Kiedy ludzie pytają mnie, czy jest sens leżakować piwa, nigdy nie wiem, co odpowiedzieć. No bo nie wiesz, no bo nie wiadomo. Bo nie wiesz, jak się zdarzy. No ale słuchajcie, my nie o tym, nie o leżakowaniu. Chodzi nam o to, że często jest tak, że wiele osób zarzuca kraftowym piwom brak powtarzalności marek. Jest to zrozumiałe. W sensie zrozumiały jest fakt, że na przykład jedna marka jest super zajebista, jakaś marka IPA, która bucha tam cytrusami, chmielem i aromatami, a druga wali mokrą ścierą. No to jest normalne, bo to drugie to już jest wyraźna wada w technologii. No ale niestety, piwa kraftowe są z surowców takich bardzo nieprzetworzonych tworzone. W związku z tym, no i poza tym nie są to browary koncernowe, tylko jednak w większości zarządzają tym ludzie, nie maszyny. No a piwa przy okazji mają tak wiele składowych cech, które wpływają na ich finalny odbiór, że ciężko jest zrobić tak, żeby każde piwo było identyczne, takie samo. You need to shut the fuck up! Gdzieś tam pod jednym z naszych filmów wywiązała się dyskusja, że spróbujcie Risa blended z Birbanto. Tak? Ktoś pod spodem napisał, nie próbujcie, bo to chujnia wali z pirolem i w ogóle nie da się tego pić. Ktoś kolejny napisał, co ty gadasz, jak ja piłem i było bardzo dobre. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! I suma summarum wyszło nam na to, że to są dwie różne warki. W ogóle do nas napisał jeszcze jeden chłopak, że ma warkę, już nie pamiętam nawet którą, ale że podobno tamta właśnie waliła i że jakby się dało to, żeby że ma warkę stronki, czy chcemy się wymienić za obie te butelki. No więc powiedzieliśmy, no to sprawdźmy co to jest. Powiedzieliśmy, to się wymienimy. Tak, zrobimy. Ja to piwo piłem w święta Wielkiej Nocy. Nie, sorry, to w styczniu było. Czyli to była a warka. A Wigilię w tym roku to którego obchodzicie? To była ta warka, tak? To jest ta warka, co ty masz ich napchane w piwnicy. No nowsza warka, czyli do listopada 2017 roku. A to jest warka, którą ja kupiłem kiedyś i gdzieś wrzuciłem do piwnicy i zapomniałem. Za kilka dni się kończy, 8 marca ma termin ważności. I ta podobno nie jest najlepsza. No podobno ta wali z pirolem. No tak żeśmy wywnioskowali z komentarzy gdzieś tam pod jednym z filmów. I sprawdzimy, jak warka do warki, aż wezmą się ciarki. Ja nie do końca zgadzam się z tym, że... Oczywiście z tym, co powiedziałeś, z powtarzalnością warek i tak dalej, ale jednak większość browarów kraftowych nie wypuści na rynek aż takiego shita, że naprawdę wali z pirolem i tak dalej. Znaczy, umówmy się tak, wyraźnie. Doleją do tego kawy, do coś tam, no. Będą coś ratować. No, dokładnie. To się przypompuje dwa razy przez beczkę. Nie, no żartujemy. No ale wiadomo, alkohol może być dla niektórych przeszkadzający i może być uznawany za wadę, ale tak naprawdę to no to piwo jest z alkoholu, w związku z tym według mnie zbyt wyraźna alkoholowość nie jest aż taką wielką wadą, jak na przykład, nie wiem... Jeżeli to nie jest alkoholowość taka rozcieńczalnikowa jakaś. Oczywiście, nie? Ale właśnie mówimy o alkoholowości, tak, nie o rozpuszczalniku, tak. Nie? Bardzo mądrze napisał, jest taki gość, Tadzik Pije się nazywa. I on właśnie w jednym z ostatnich wpisów napisał, że pije i podziwiamy go za to. Ja tak naprawdę napisał o tym, że alkohol to jest właśnie jedna ze składowych, na przykład takiego Risa, więc skończmy wszyscy pieprzyć no, to, dokładnie. Że w Risie problemem jest to, czy tam błędem jest to, że czuć alkohol, bo przy 12 czy 14 voltach, tak jak niektóre Risy mają, to o czym my mówimy, tak? Gdzie niektóre alkohole się pisze, nie czuć. Pije się wręcz po to, żeby czuć ten alkohol. No, wódeczka na przykład. A wszystkie się pije, żeby czuć alkohol tu. Tak. No. No słuchajcie tak, pianowo to w sumie... Moje trochę lepsze, ale też opada chyba zaraz. Ale moje, czyli twoje, czyli moje, czyli to, czyli to jest starsze. Mhm. To jest starsze. Starszy, tak sobie lepszy. Zakładamy, jeżeli chodzi o datę do spożycia, nie? Ale to starsze, czyli lepsze, ma być gorsze. No tak. To właśnie podobno to bardzo. Starsze, czyli lepsza piana. No. No to sprawdźmy. Spróbujmy. O kurczę, nie chcę powiedzieć kukułeczka o tutaj, ale są takie fajne, czekoladowe, słodkie akcenty jakieś. No to tu są ciemne owoce. Takie. Ale tu. Ale to. Porterowo-bałtyckie nawet. Tak? Mhm. A tu się ociera o kukułkę. Ociera się, nie? Żeby... Ociera to się, nie tak, jest to samo, ale ociera się. No, nie ma alkoholu. U mnie nie ma. W smaku kawa jest bardzo wyraźna na końcu. Znowu czerwone owoce, trochę nawet wiśnie, tak? Takie kwaśnowe. Ale to może to już może jest starzenie się, nie? To jest może tak się zleżało. Oczywiście. Jeżeli to jest. Oczywiście! Ale jeżeli to jest do listopada, to do marca, no to mamy pół roku różnicy między tym piwem, więc. A podaj to. Tak jak było troszkę wodniste o to, tak w odczuciu, nie? Brakuje mu aż takiej pełni tej, że cię zalepi, nie? Ja jestem może w ogóle takim zwolennikiem słodkich
rysów, nie? Takich może nie ulepiających, ale... No ale beczka, czyli właśnie kukułka, to jest to, no to jest wanilia, no. No to jest wanilia. Kurde, no wygadaliśmy się w końcu, co to jest ta kukułka, nie? Miała być nawet dyskrytna. No i powiem ci, że... No, że to jest dużo lepsze. No! Tak, a tutaj to masz dobre skojarzenia. To jest fajny porter bałtycki. No, dokładnie. Jeżeli chodzi o... Nie myślcie, że chodzi mi o rzecz, że to tak smakuje, że to tak, ale jeżeli chodzi o odbiór, nie? Mhm. To jest fajny porter bałtycki, że oczywiście spędzicie przy tym piwie zajebisty wieczór. Nie wiem, co robicie z piwami, ale spędzicie z nim zajebisty wieczór. A to piwo jest jeszcze półkę wyżej. Tak, bardzo się różnią, bardzo. No. Jak na fakt, że to jest to samo piwo z tego samego browaru, parametry ma też takie same. I to było leżakowane, różnica jest ogromna. Znaczy, ale to było inny blended, wiesz, bo tu z tego co widzisz, to wiesz, to jest wszystko pozlewane, nie? I no, ale tu już inna warka jakieś jest. Jakieś lepsze beczki się trafiły. Może. Właśnie o to chodzi. To jest to, o czym mówiłem na samym początku, że to jest tyle składowych w końcowej ocenie piwa, że trzeba mieć na uwadze fakt, że one się mogą różnić i też nie można się temu dziwić. Natomiast ja osobiście zdecydowanie bardziej wolałbym tą nową warkę, bo... Zdecydowanie. Całe szczęście, że w piwnicy mamy ich, tych mamy dużo, nie? No, jeszcze tam parę zostało. Aczkolwiek powiedzenie, że to jest wali z pirolem i do wylania, kanał... Nie. Jak ktoś chce wylać takie piwo w kanał, to najpierw niech siebie wyleje, a nie dopiero później... Tak. No, dokładnie. Poradzimy sobie. Też bardzo fajny riz, ale tak jak mówię, to jest taki klasyczny, czyli jeszcze sprzed, można powiedzieć, ery Barrel Aged. I ma wszystkie cechy, które Riz powinien mieć. Czy zrobi szał? Pewnie, że nie. Ale... A ja podsumuję to tak, że idąc do domu i dzieląc się dzisiejszymi piwami, ty bierzesz to, ja biorę to. Tak myślę. Co zrobić? To jest chociaż doleję tego. A jeszcze można zrobić blendę. W sumie można sobie zrobić mini blendę. Mini blendę. No dobra, słuchajcie, wasze zdrowie, już wiecie, co mieliśmy na myśli. Różnica nie jest aż taka, że to wali z pirolem, jest niepijalny i w ogóle w kanał i jest chujnia i w ogóle nie. Ale z zamkniętymi oczami odróżnicie, które tak. Jest, które. Jeżeli ktoś wam powie, że nowe jest lepsze, to będziecie wiedzieli, które to nowe. Bierzcie nowe wtedy. Bierzcie nowe. Więc jak ktoś wam na jepiwce wrzuci, że tu już tego przeterminowana warka, że już leżakuje tyle i tyle i tyle, to was wali w trąbę, sprawdzajcie. Ja bym się tym nie... Tak, to ja bym się nie dał... No, tu akurat to nie, to nie. No dobra, wasze zdrowie, co będziemy więcej. Nasze, tam... nasze też. Mam się tak zrobić? Albo o tak, A tak umiesz? Nie. A umiesz tam zrobić jedno oko bez mrużenia? Tak. Jedno oko bez mrużenia, tak? Ale. O Jezu, drama. Nara! Jezu. I od tej pory będziesz mi się kojarzył zawsze z tym kurwa cyborgiem. Nie rób tego. Nie rób tego więcej. Nara.